powiedziałem, że wielkim błędem jest na obecnym etapie zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego. A nie chcą, żeby ktoś poszedł na Jarosława Kaczyńskiego równie przygotowany jak gang Olsena do skoku na bank. Miało być klawo jak cholera, wszyscy poszli do pudła. Ten obóz się kruszy, sypie w wielu obszarach. Polityka unijna na różnych poziomach jest szkodliwa dla Polski. Mamy być takim skansenem, do którego Hans przyjedzie sobie na wczasy strzelić sarnę. Ja rano poszedłem do Polskiego Radia, poszedłem do Onetu i w obu tych miejscach powiedziałem, że wielkim błędem jest na obecnym etapie zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego. Jestem prawnikiem. Nie wszyscy członkowie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa są prawnikami. I przy takim postępowaniu śledczym to dobrze jest mieć w rękach dokumenty, papiery, zeznania innych pośredniejszych osób, a na końcu bierzesz się za tą osobę, która ma największą wyporność i ma ogólną odpowiedzialność, a nie szczegółową za różne rzeczy. Pójście bez jakichkolwiek praktycznie dokumentów, papierów, bez jakiegokolwiek przygotowania na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, starym wygą, wytrawnym politykiem, było jak pójście na niedźwiedzia z gołymi rękami albo pójście na wieloryba bez harpunu. No co mam go, że tak powiem, udusić? Czym, że tak powiem, do klienta? I to, że myśmy dostali bardzo mało dokumentów, pomimo upływu paru tygodni od ukonstytuowania się komisji, pomimo tego, że w żadnym z tych dokumentów nie było żadnego dokumenta, który wytworzyłby odbiorcą byłby, albo który, do którego byłby kierowany jako osoba, która ma się z tym zapoznać, Jarosław Kaczyński, to było pójście na ciężką rozprawę bez przygotowania i ja byłem w tym zakresie w mniejszości w prezydium i w całej komisji. Ja uważam, że to był błąd i najgorsze jest to, że nie jestem przekonany, że moja koleżanka i koledzy z koleżanki i koledzy z komisji, z koalicji rządzącej zrozumieli, co się stało. Oni idą w zaparte, mówią do swojej bańki odbiorców i uważają, że było świetnie, super i obnażyli wiele słabości Jarosława Kaczyńskiego. Pomimo tego, że my mieliśmy tylko wiedzę gazetową, mogliśmy referować tylko do publicznych wypowiedzi medialnych, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy innych polityków, to i tak udało się kilka ciekawych, długofalowo rzeczy ustalić. Ja tu nie będę jakoś zdradzał, no bo bym jakąś taktykę swoich dalszych działań zdradzał. Jarosław Kaczyński mógł mnie pochwalić z kilku powodów. Po pierwsze, traktowałem go grzecznie jako osobę starszą i która piastowała poważne stanowiska państwowe. To, że moi koledzy nie łapali, nie kleili, że jak się do kogoś mówi panie świadku, kiedy on jest byłym premierem, prezesem partii, która łącznie przez ponad 10 lat łączyła Polską, rządziła Polską, bo za pierwszym razem ponad 2 lata, teraz 8 ostatnich lat. I że takiej osoby, która ma jeszcze swój wiek i ma swoje ego, warto zwracać się z zachowaniem protokołu, czyli z używaniem tytułów. Jak ja rozmawiam z panią Biejat, Magdaleną, to mówię do niej pani marszałek. Może nie marszałkini, jak ona by sobie życzyła, ale pani marszałek. Jak rozmawiam z kandydatem PiSu na prezydenta Warszawy, to mówię do niego panie wojewodo, chociaż jest byłym wojewodą, no ale to jest tytuł grzecznościowy. Tak samo się mówi do marszałków seniorów, tak, per panie marszałku. Dokładnie tak, więc jeżeli przesłuchujesz byłego premiera, wicepremiera, ministra i prezesa partii, więc zwrot panie prezesie bądź panie premierze jest adekwatny. I panie pośle, właśnie patrząc na to, no to wiele osób zarzuca, że podczas tych przesłuchań część członków komisji jest po prostu niegrzeczna, czy to co chwila się wcina, tak jakby próbuje coś zarzucić. To z jednej strony. Z drugiej strony pojawiły się nawet, bym powiedział, takie doniesienia prasowe, Rzeczpospolita się na ten temat rozpisuje, że posłanka Sroka może stracić swoje stanowisko przewodniczącej tej komisji. No a jeżeli chodzi o ten odzew, to nawet na przykład Ruch Ośmiu Gwiazd
w trakcie trwania komisji pisał, że wszyscy won po prostu, jak kiedyś Wojciech Cejrowski, tak? Ruch ośmiu gwiazdek zachowuje się jak kibice Żylety podczas wyjątkowo słabego meczu, po którego grożą piłkarzom za to, że nie chciały mi się biegać, kopać piłki, że przynieśli wielkiemu sztandarowi Legii Warszawa wstyd. I wtedy lecą bluzgi z trybun, a potrafi i lider kibiców spoliczkować, czy przynajmniej, jak to później mówiono, była to przemoc werbalna piłkarza, no żeby wyrazić dezaprobatę. Takie policzki tego rodzaju głosy padały z rozwścieczonego tej trybuny najtwardszych kiboli właśnie ruchu ośmiu gwiazdek, tych, którzy chcą głębokich, twardych rozliczeń, a nie chcą, żeby ktoś poszedł na Jarosława Kaczyńskiego równie przygotowany jak gang Olsena do skoku na bank. Miało być klawo jak cholera, wszyscy poszli do pudła. I są takie postaci literackie i filmowe, ludzi, którzy w wyjątkowo nieudolny sposób wykonują swoją robotę. Niestety, część koleżeństwa, nie powiem wszyscy, bo uważam, że pan poseł Bosacki z Koalicji Obywatelskiej był bardzo dobrze przygotowany, pan poseł Ślis również, ale zdecydowanie poniżej oczekiwań był pan m.in. poseł Trela. Nie myślałem, że on będzie w tak emocjonalny sposób i no, niepotrzebny atakował Jarosława Kaczyńskiego. Poseł Zębaczyński? Poseł Zębaczyński nie mogę powiedzieć, że poniżej oczekiwań, ale zgodnie z oczekiwaniami, które były wyjątkowo niskie i tyle. Czyli miało być jak nigdy, a wyszło jak zawsze. Tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o tą komisję. Mogę powiedzieć, że bawiły mnie na pewno będą dobre memy, tak? Pochukiwania posłów PiSu, którzy byli tacy ochroniarze niedźwiedzia, który bez ich pochukiwania dawał sobie całkiem nieźle radę. I w pewnym momencie, jak ich wyrzucili, to chcieli wracać, ale już chyba im Jarosław Kaczyński powiedział: wychodźcie chłopaki, ja sobie bez was dam radę, będzie okej. Okay. I tak trochę wygląda. Tak naprawdę w sumie można, tak mam wrażenie po tej komisji, że sam Jarosław Kaczyński jakby bez tych właśnie co chwila pochukiwania, nie wolno, nie można tam. Chyba najbardziej poseł Gosek i poseł Ozdoba tam wtedy tak działali. Bądźmy uczciwi, ja bym chwalony po tej komisji nie tylko przez Jarosława Kaczyńskiego, ale przez Dominikę Wielowiejską z Gazety Wyborczej, wielu dziennikarzy, obserwatorów, którzy mówili, docenili to, że byłem przygotowany na tyle, na ile nie mając jakichś tam szczegółowych dokumentów, można było się przygotować w ogóle do przesłuchiwania Kaczyńskiego, co było, powiedzmy sobie szczerze, bardzo trudne. Myślę, że akurat dużo osób spoza jakiejś tam bańki oceniło tą komisję dość obiektywnie, znaczy biorąc pod uwagę, co się tam rzeczywiście wydarzyło, natomiast przechodząc jeszcze do tematu obozu Zjednoczonej Prawicy, bo no, spadły krytyczne słowa na koalicję rządową za tą komisję i za parę innych spraw, do których przejdziemy, natomiast w obozie Zjednoczonej Prawicy również gorąco. Po tych słowach Patryka Jakiego, pamiętamy te deklaracje, na przykład KPO, tak, to jeszcze weto albo śmierć sprzed lat. Patryk powiedział prawdę, którą dotychczas mówiła publicznie tylko Konfederacja. I tam było bardzo dużo wokół tego później wypowiedzi różnych polityków, czy to suwerennej Polski, czy to Prawa i Sprawiedliwości, krótkie spodenki, szkodzenie koalicji itd. itp. Myśli pan, że to jest rzeczywiście taka kość niezgody teraz, jakiegoś sporu, czy to jest tylko taka walka, powiedziałbym, miejsce na listach do Europarlamentu? Są dwie płaszczyzny. Jedna jest taka, że oczywiście tydzień temu został ogłoszony start kampanii do Parlamentu Europejskiego, i układane są listy obozu szeroko rozumianego pisowskiego. I w chwili obecnej mocno dyskutowane jest, czy i jakie miejsca mają mieć na tych listach Patryk Jaki i politycy z partii Zbigniewa Ziobro. To jest jeden z elementów, które sprawiają oczywiście, że Patryk Jaki przypomniał, że może bardzo ostro i bardzo krytycznie atakować swój własny obóz, mówiąc prawdę, za to, co się działo w ostatnich 8 latach. Więc lepiej, żeby mu dali szybko dobre miejsce, żeby on przestał mówić, co wie i co myśli. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że ten obóz się kruszy, sypie w wielu obszarach. Niektórzy politycy PiSu, z którymi rozmawiam, mówią, że kumulacja przyjdzie po eurowyborach, bo teraz niektórzy zagryźli zęby i nie mówią, co myślą, bo nie chcą, żeby ich ludzi wycięto z list samorządowych, albo żeby za tą krytykę nie odwrócili się wyborcy, żeby dane osoby zostały z list PiSu w całym kraju radnymi. Były te plotki, że po eurowyborach można nawet postać nowy ruch polityczny na czele między innymi z Andrzejem Dudą czy z Mateuszem Morawieckim, że może dojść właśnie do dalszych podziałów w tym środowisku. Są takie plotki, ja w to nie wierzę, nie wierzę, by
miał jakąkolwiek zdolność przyciągania ludzi Mateusz Morawiecki, bo on dla takiego elektoratu pisowskiego jest tym typem właśnie bankstera, który oddał Polskę w Brukseli, który pięknie mówił, a później było całkiem inaczej, a dla reszty Polaków to jest po prostu premier Pinokio, jak no nie przypadkiem złotego Pinokia ma u siebie w biurze Sławek Mentzen. I no, jego, można powiedzieć, jest takim Ryszardem Ochuckim polskiej polityki, o którym jedna ze sprzątaczek, to jest prezes klubu Tęcza z filmu Miś, o którym jedna z sprzątaczek powiedziała, że ten człowiek słowa prawdy w życiu nie powiedział, chyba że się pomylił, tak? Mateusz Morawiecki w wielu sprawach dotyczących zwłaszcza polityki europejskiej mówił jedno, działo się drugie. Teraz właściwie oni chcą walczyć z Zielonym Ładem, który w pełni popierali, z niemiecką Ursulą von der Leyen, którą tak naprawdę głosami PiSu została szefową Komisji Europejskiej, bo została, oni głosowali za nią. Politycy PiSu najchętniej by wygumkowali swoje głosowania w Parlamencie Europejskim, bo te wszystkie rzeczy, które bulwersują Polaków, a o których my jako Konfederaci mówimy od zawsze, od początku istnienia Konfederacji, a wcześniej jeszcze w formacjach, które współtworzą Konfederację i poszczególni członkowie mówili, to polityka unijna na różnych poziomach jest szkodliwa dla Polski. Uniosą ją z różnych powodów. Mający energetykę jądrową Francuzi, Niemcy mający tani niemiecki gaz, a Polacy będą mieli, Niemcy mający świetną branżę motoryzacyjną, która ma przechodzić właśnie transformację w elektryczne samochody, a my nie będzie nas stać na wjazd do centrum Warszawy. Nie ma pan wrażenia w ogóle, że jeżeli chodzi o tę politykę europejską, to było takie swoiste, można powiedzieć, rozdwojenie jaźni, jeżeli chodzi o PiS, bo narracja w kraju była inna. Wstajemy a w z kolan, była walczymy, inna, tak? Brutalnie. Gdzie nas tam, ja bym powiedział, nawet tak dość brutalnie czołgano momentami. Czołgano a teraz, nas, a teraz, jak przychodziło do ważnych momentów, to PiS nie potrafił użyć narzędzia, na jakim jest weto. A teraz właśnie, można powiedzieć, weto. Że jest zmiana narracji wobec Unii, no ale przynajmniej nie ma takiego publicznego czołgania, jak kiedyś, tak w przypadku teraz rządu Donalda Tuska, więc jakby ta narracja w ogóle PiSu się zupełnie nie sklejała. Ja to dzisiaj tak naprawdę w sumie nie wiem, jakby na czym oni czerpali korzyść, tak? Oprócz jakichś tam deklaracji swoich. Na tym, że wolniej rosły takie ruchy jak Konfederacja, bo wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości było głęboko przeciwnych temu, żeby na przykład likwidować górnictwo węgla kamiennego, węgla brunatnego, żeby był zakaz jeżdżenia samochodami spalinowymi, żeby nowe ekopodatki powstawały, żeby walczyć z jedzeniem mięsa, żeby walczyć z chowem klatkowym kur, przez co podrożeje i mięso, i jajka, żeby walczyć z przemysłową hodowlą zwierzęcą, przez co podrożeje mięso, kiełbasa, wszystkie produkty pochodne, żeby wszystko ma być eko, mamy być takim skansenem, do którego Hans przyjedzie sobie na wczasy strzelić sarnę. Niektórzy chcieliby, żeby czymś takim była Polska, takie czyste polskie jeziora. Niemcy swoje lasy wyrąbali, mają dużo mniej lasów, zwłaszcza takich o charakterze puszczy, czy mających dużą wartość przyrodniczą niż Polska. I oni chcą naszą przyrodę zachować. Najlepiej byłoby, gdyby Odra była chroniona tylko na prawym brzegu, a na lewym brzegu już mogła być spływna ciekawe, i ogóle przemysłowa i najlepiej, żeby się dało ją na pół podzielić, żeby tamta nowoczesna i to ciekawe, Odra była ich, nie, a nasza była skansenowa. Marszałek Hołownia dzisiaj poinformował o tym, że ten kamień milowy dotyczący zakazu sprzedaży aut spalinowych został usunięty, więc to jest dopiero paradoks, że jakby PiS z tym nic nie zrobił. Ale wspomniał pan o Warszawie w kontekście właśnie tych stref czystego transportu, bo kampania samorządowa wydaje się już, bym powiedział, na półmetku, jakby już no mamy nie trzy tygodnie do wyborów. No a ja mam wrażenie, nawet tak mieszkając w Warszawie, przechadzając się po ulicach, że tej kampanii to praktycznie nie ma. No oprócz tam kilku deklaracji, jakichś tam tweetów, postów, debat, wywiadów, to nie za wiele się dzieje. Tak, to jest raczej taka, bym powiedział, burza w szklance wody. Ponieważ Rafał Trzaskowski chce, żeby było tak, jak było i żeby kampanii nie było. Bo każda kampania to jest okazja, by zadać mu pytanie, jak on rządzi miastem, co zrobił, co z jego obietnicami składanymi, gdy startował 5 lat temu na prezydenta Warszawy, gdzie są podziemne parkingi, gdzie są parkingi park and ride, gdzie są elektryczne ładowarki, które miały być, dlaczego potoczył wojnę z kierowcami, dlaczego polikuje całe miasto, dlaczego zlikwidował setki miejsc parkingowych w centrum, dlaczego zwęża
ulicę, dlaczego robi niepotrzebne, korkujące Warszawę, utrudniające życie warszawiakom buspasy, zwłaszcza takie jak na ulicy Puławskiej, które wściekają ludzi. I takich pytań dla niego jest wiele.